Panie Krzysztofie, mam do Pana takie pytanie. W jakim wieku Pan debiutował na tej poważnej scenie? No, ja byłem młodszy od Rafała Wolskiego, jeśli mówimy o poważnej scenie. Bo ja wygrałem ogólnopolski konkurs recytatorski, który zmienił moje losy na tyle, że zamiast zostać sprawozdawcą sportowym, poszedłem do szkoły teatralnej. No to miałem 17 lat. 17. No, czyli bo właściwie... bo do, do tego momentu chciałem siedzieć na pana miejscu i być dziennikarzem. Sportowym. Możemy się zamienić. Jeśli proszę panu, bardzo, boję się, że. Nie mi widzę sukcesu ma... przed tobą. Przede mną czy pan panem Krzysztofem? Tam gdzie pan Krzysztof, był, to miałby no. Ale przynajmniej na potrzeby tego e, programu, panie Krzysztofie. Ale ja właśnie do tego Rafała Wolskiego tak. zmierzam. To tak, tak chciałem podejście takie mm. zrobić. Nie wiem, czy mi bardzo wyszło, bo skoro. Sprytnie, sprytnie, Ale nie no, skoro pan przeczytał moje intencje, to znaczy, że mi nie wyszło. Mnie, tak, wyszło panu. Nie, absolutnie wyszło. No dobra. Tylko, jak, bo było przewidywalne. Ja, <noise> zachowałem się jak bufon, proszę pana, wczoraj z e, Torresem. Wiedziałem, w Wsiem, którą w innym znaczeniu stronę pan tego... zrobi Wiem, że w innym znaczeniu tego słowa bufon. Bo za takiego pana. Nie, 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 broń, panie Boże, nie używamy tych słów. Przy nas jesteśmy normalni. No. Dobra, panie Krzysztofie, to ten Wolski nie spali się. To młody chłopak, taki szalenie skromny. Ale też mówi mi, dla mnie to nie ma znaczenia, czy 3000 kibiców, czy 80, wychodzę i gram. Jest coś takiego w młodym pokoleniu, co ja obserwuję, w tym najmłodszym, yy, i to dotyczy. Yy, w ogóle pokolenia, że ci ludzie są śmielsi niż my byliśmy, że są bardziej otwarci, że są bardziej kontaktowi i że Wolski ma za sobą parę przeżyć boiskowych poważnych. W związku z tym wydaje mi się, że nie, nie zrobi to na nim specjalnego wrażenia. A co najważniejsze, bo ja bym bał, że się spali, gdyby on był arogancki, a on jest tak, jak pan powiedział, i potwierdzam to. Wydaje mi się z obserwacji, że jest osobą, która zna swoją wartość, ale jest skromny. I ja uważam, że to dotyczy bardzo wielu piłkarzy, którzy są w tej drużynie. Marek? Nie, Rafał jest, jest tak jak Pan Krzysztof. Mówi, to jest bardzo fajny, młody, młody, młody człowiek, który absolutnie znosi, znosi presję każdego, każdego meczu, niezależnie z kim gra. On jest bardzo, bardzo spokojny, wyciszony, a wychodząc na boisko, staje się. Naprawdę dobry, dobrym zawodnikiem. Być może tej, tego takiego powiewu świeżości, młodości tej, tej, tej drużynie jeszcze bardziej, bardziej potrzeba. A wracając do Twojego pytania poprzedniego, mówiłeś o Dudce, to oczywiście zagrać być może na dwóch defensywnych pomocników, ale dać kogoś do, do ofensywy, bo pamiętajmy, my, musieli, my będziemy musieli kreować jakieś akcje ofensywne, my nie możemy się non stop bronić, ponieważ no... Ale wiesz czym to się kończy, bo Czesi wyszli na Rosjan i mimo wyniku 4 do 1, to przez pierwsze pół godziny sprawiali świetne bardzo, bardzo wrażenie, dobrze. ale wiesz dlaczego, no bo oni rzucili się do ataku, Rosjanie ich skontrowali i tak się skończyła gra Czechów. No tak, ale też by nie, nie, nie wiadomo jakby to się skończyło, gdyby Czesi pierwsi bramkę, bramkę, bramkę strzelili, no przy 2 też ta, ta, ten mecz e, miał już taki inny inny wymiar i to, i to, i to nieźle wyglądało, natomiast no Rosjanie mają potężną siłę ofensywną, oni nie Pan Krzysztof jestem, się nie zna, nie, ale nie powie jestem teraz. Jestem krzeszowcem, ale, ale <noise> chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że w ogóle w taktyce, w piłce nożnej, z tego co ja obserwuję, najtrudniejsze jest wyważenie takie, żeby ani przeciwnik nie wiedział, że my jesteśmy nastawieni wyłącznie na defensywę, ani żeby nie przeczuwał, że jesteśmy nastawieni bardzo na kontratak i tylko to nam odpowiada. Czyli to wyważenie, żeby być po środku i mieć takich zawodników, tak wszechstronnych, którzy mogą zmieniać w jednej sekundzie taktykę z ataku pozycyjnego na. Pozycję czysto defensywną i przechodzić do kontrataku, jest najtrudniejszą sprawą. I nad w tym tkwi cała tajemnica. I tu znowu wracamy do tego, do wszechstronności zawodników. Jak mamy takiego, jak patrzyłem wczoraj na Hiszpanów, jak się ma Iniestę, to, to ja naprawdę nie wiem, czy on jest w defensywie, czy w ofensywie, czy, czy, w ofensywie, czy jest. Po prostu bardzo atakującym, skrzydłowym. No, to, to na tym polega. Panie Krzysztofie, bardzo sprytnie podprowadził Pan pod kolejny temat, jaki chciałbym poruszyć. Mecz Hiszpania-Włoch.